Mamy więcej wspólnego z Neandertalczykami niż mogłoby się wydawać. Przynajmniej jeśli chodzi o DNA. Te prehistoryczne naczelne były niższe i bardziej krępe niż dzisiejsi ludzie. Wytwarzali kamienne narzędzia, używali ognia, nosili ubrania i mieli swoje rytuały. Według oficjalnej wiedzy wyginęli 40 tysięcy lat temu. Nowe badania wskazują jednak, że Neandertalczycy prawdopodobnie nigdy całkowicie nie odeszli, ale w pewnym stopniu wymieszali się ze współczesnymi ludźmi. Wygląda na to, że każdy człowiek ma około 3% neandertalskiego genomu w swoim DNA. Jeśli to prawda, musimy uznać, że Neandertalczycy byli mocniej związani z naszymi przodkami niż dotąd sądziliśmy i łączy nas długa historia koegzystencji. Neandertalczycy byli naszymi bardzo bliskimi krewnymi, ale rozdzieliliśmy się jakieś 500 000 lat temu. Przed dekadą naukowcy odkryli, że Neandertalczycy tworzyli rodziny z wczesnymi przedstawicielami naszego gatunku, którzy wywędrowali z Afryki. Z tego powodu ludzie żyjący obecnie poza Czarnym Lądem mają w swoich genach od 1 do 2% neandertalskiego DNA. Obecnie dysponujemy jedynie trzema naprawdę dobrymi przykładami kompletnego kodu genetycznego Neandertalczyków. Pierwszy pochodzi z kości znalezionych w jaskini w Chorwacji, których wiek datuje się na 50 do 65 tysięcy lat. Dwa kolejne przykłady sprzed 80 i 50 tysięcy lat zostały odkryte w dwóch jaskiniach w Eurazji. Naukowcy nadal nie są pewni, w jaki sposób współczesne ludzkie DNA dostało się do genetycznego alfabetu Neandertalczyków, ponieważ nie mają wystarczającego materiału do badań. Porównali jednak istniejące DNA trzech Neandertalczyków z DNA 2000 współczesnych ludzi. Odkryli, że to neandertalskie może zawierać nawet od 3 do 7% kodu genetycznego ludzi. Oznacza to, że w pradawnej populacji Neandertalczyków 1 na 30 rodziców był człowiekiem. Naukowcy odkryli, że współczesne ludzkie DNA zostało zmieszane z neandertalskim alfabetem genetycznym podczas co najmniej dwóch okresów, kiedy ludzie i Neandertalczycy krzyżowali się ze sobą. Po raz pierwszy działo się to około 200 do 250 tysięcy lat temu i ponownie około 100 do 120 tysięcy lat temu. Mogły być też inne, podobne cykle, ale nie są odzwierciedlone w obecnym DNA. Inna, niedawna analiza, która nie została jeszcze w pełni zweryfikowana przez innych uczonych, mówi, że większość neandertalskiego DNA u współczesnych ludzi pochodzi z jednego dużego okresu mieszania się, który rozpoczął się około 47 tysięcy lat temu i trwał przez prawie 7 tysięcy lat. Naukowcy znaleźli czaszki sprzed około 100 tysięcy lat w dwóch jaskiniach na Bliskim Wschodzie. Wyglądają, jakby należały do wczesnych przedstawicieli naszego gatunku, ale mają pewne cechy, jak chociażby większe brwi, które mogą wskazywać na obecność neandertalskiego DNA. Może to być spowodowane przepływem genów od Neandertalczyków i pasuje do ram czasowych krzyżowania się. W badaniu przeanalizowano też różnice genetyczne w trzech neandertalskich genomach i okazało się, że nasi kuzyni stanowili jeszcze mniejszą populację niż dotychczas sądzono. Może to być kolejny dowód na to, że Neandertalczycy przeniknęli do puli genowej współczesnych ludzi. Wiele grup Homo sapiens opuściło Afrykę i wymieszało się z Neandertalczykami tak bardzo, że funkcjonowanie w osobnych grupach zupełnie się zatarło. Uczeni planują zbadać, w jaki sposób DNA współczesnych ludzi wpłynęło na Neandertalczyków. Pomogłoby to nam zrozumieć, czy to koegzystencja miała dobry czy zły wpływ na naszych kuzynów. Ale Neandertalczycy nie są oczywiście naszymi jedynymi krewnymi z przeszłości. Na Ziemi żyło co najmniej 9 gatunków ludzi. Jeden z nich, Homo habilis, zyskał przydomek Złota Rączka, ponieważ przy jego szczątkach znaleziono kamienne narzędzia. Żył we wschodniej i południowej Afryce. Ten wczesny człowiek miał nieco większy mózg niż jego starsi krewni i twarz podobną do małpy. Homo habilis miał około 1,20 m wzrostu i jadł różnorodne pokarmy. Przez długi czas naukowcy uważali go za najstarszego członka naszej rodziny. Jednak nowe metody datowania wykazały, że Homo erectus może być starszy i nie jest spokrewniony z reprezentantami Homo habilis.
Homo naledi to nieco bardziej tajemniczy gatunek człowieka, odkryty w południowoafrykańskiej jaskini w 2013 roku. Jest to jedyny region świata, w którym znaleziono jego szczątki. Sporo chodzili, ale świetnie radzili sobie też ze wspinaczką po drzewach. Byli mali, mieli około 1,5 metra wzrostu przy wadze wynoszącej 40 kg i mieli małe mózgi. Nie wiemy zbyt wiele o tym, jak żyli, ponieważ nie znaleźliśmy kamiennych narzędzi ani innych dowodów kulturowych, ale niektórzy naukowcy uważają, że mogli chować swoich zmarłych i tworzyć sztukę jaskiniową. W 2010 roku uczeni znaleźli pewne skamieniałości w jaskini na Syberii, ale nie byli pewni, do którego gatunku należą. Jak się okazuje, pochodzą od grupy zwanej Denisowianami, którzy żyli w okresie od 194 do 51 tysięcy lat temu. Nasza wiedza na ich temat jest ograniczona, ponieważ mamy tylko kilka skamieniałości, jednak analiza DNA wykazała, że Denisowianie byli blisko spokrewnieni z Neandertalczykami i współczesnymi ludźmi. Tworzyli nawet rodziny ze wczesnymi ludźmi, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej. Mamy za mało szczątków, aby nadać Denisowianom własną nazwę gatunkową, ale ich geny występują u współczesnych ludzi, co oznacza, że mogą być częścią nas samych. W miarę jak badania na temat Denisowian i skamieniałości w Azji Południowo-Wschodniej posuwają się naprzód, coraz dokładniejsze staje się drzewo genealogiczne Homo. W 2003 roku w jaskini na wyspie Flores w Indonezji znaleziono skamieniałości bardzo małego gatunku, podobnego do człowieka. Ci niewielcy ludzie żyli od 100 do 50 tysięcy lat temu, mieli zaledwie metr wzrostu. Naukowcy uważają, że mogli pochodzić od gatunku Homo erectus i z czasem zaczęli się kurczyć, ponieważ żyli na wyspie z ograniczoną ilością pożywienia. Ze względu na ich gabaryty często nazywani są hobbitami. Około 40 tysięcy lat temu Homo sapiens, tak, to my, był ostatnim gatunkiem spośród wielu różnych człekokształtnych, które chodziły na dwóch nogach. Nasuwa się więc logiczne pytanie, co stało się ze wszystkimi innymi i czy mieliśmy coś z tym wspólnego. Niektórzy uważają, że przetrwaliśmy, ponieważ nasze potomstwo żyło dłużej lub dlatego, że lepiej radziliśmy sobie ze zmianami klimatycznymi. Inni są zdania, że konkurowaliśmy z innymi gatunkami ludzi lub mieszaliśmy się z nimi i dzieliliśmy genami. Pierwsi Homo sapiens pojawili się w Afryce około 300 tysięcy lat temu. Nie wyglądali dokładnie tak jak my, ale byli do nas bardziej podobni niż inni wcześni ludzie. Mieli wysokie, okrągłe czaszki z nieomal prostym czołem. W przeciwieństwie do Neandertalczyków nie posiadali grubych brwi ani wystających szczęk, jak choćby Homo naledi. Mieli też podbródki, których nie mieli inni wcześni ludzie, choć wciąż nie wiemy dlaczego. Homo sapiens żyli w większych grupach i cechowała ich większa różnorodność genetyczna względem innych, wczesnych ludzi. Pomogło nam to na wiele sposobów, nie tylko w zachowaniu zdrowia. Posiadanie dużych sieci społecznych w różnych miejscach było swoistą siatką bezpieczeństwa. Jeśli zabrakło nam jedzenia lub wody, mogliśmy udać się do innych grup, z którymi byliśmy związani, a oni nam pomagali, ponieważ nie byliśmy obcymi, a rodziną. Te tkanki społeczne umożliwiły również wczesnym ludziom dzielenie się nowymi pomysłami i wynalazkami. Wielka symulacja wykazała, że późniejsze gatunki ludzi mogły żyć w wielu różnych środowiskach ze względu właśnie na szeroką siatkę społeczną i zdolność do adaptacji. Wiemy, że Neandertalczycy byli naprawdę inteligentnymi istotami, ale Homo sapiens mógł ich nieco w tej materii przewyższać. Małe wynalazki takie jak sploty tkackie i igły do szycia mogły dać nam przewagę. Naukowcy znaleźli dowody tkactwa sprzed 35 tysięcy lat i igieł do szycia sprzed 30 tysięcy lat. Ówcześni ludzie mogli więc tworzyć takie rzeczy jak kosze i sieci do łapania żywności. Igły to lepsze ubrania i namioty, które zapewniają ciepło i bezpieczeństwo potomstwu, co jest bardzo ważne w kontekście przetrwania.